Cześć, dzień dobry. Tadej Pogaczar dość pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej po pierwszym tygodniu Tour de France, natomiast jego przewaga, choć wyraźna, nie jest dominacją taką, jak oglądaliśmy podczas Giro Italia. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wycznowym kolarstwie. W wycznowym kolarstwie lipiec to oczywiście Tour de France i prawie nic innego chociaż właśnie rozpoczęło się kobiece Giro d'Italia jednakże Tour de France jak powiedział Mark Cavendish po pobiciu rekordu zwycięstw w tym wyścigu nie ma nic poza Tour de France to jest faktycznie najważniejsza marka najważniejszy wyścig najważniejsze wydarzenie nie ma nic ważniejszego niż Tour de France bez względu na to czy Lubicie hiszpańską WLT, czy jesteście fanami wiosennych klasyków, czy dajecie uwieść się pięknu Giro d'Italia, to Tour de France jest największy, najważniejszy. Trudno. <taki> Takie życie, tak wygląda świat wielkich marek, tak wygląda tradycja budowana przez ponad 100 lat, tak wiąże się to również z terminem, terminem wakacyjnym, sezonem ogórkowym który idealnie jest wypełniony przez kolarskie emocje nawet jeśli gdzieś w tle piłkarze walczą o mistrzostwa Europy, nawet jeśli przed nami Igrzyska Olimpijskie, to Tour de France jest. Tej luce i wypełnia naszą uwagę. Co więcej, wypełnia również uwagę tych osób, które nie są na co dzień zainteresowane kolarstwem, po prostu gdzieś lubią śledzić sport, a przy okazji korzystają z faktu, że podczas wielogodzinnych transmisji Francja pokazywana jest w sposób fenomenalny. Nawet jeśli właśnie Włochy są piękniejsze, nawet jeśli w Belgii, w Hiszpanii są równie znakomite zabytki. To Francuzi robią absolutnie wszystko, aby swój kraj promować w najlepszy możliwy sposób. I to też jest rzecz warta uwagi, i to też jest rzecz, której od Francuzów tak naprawdę. Wszyscy powinni się uczyć. Ale po tym krótkim wstępie myślę, że należy skupić się po prostu na tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia, a tak naprawdę nie tygodnia, tylko troszkę więcej, ponieważ zawsze ta pierwsza część wyścigu jest nieco, nieco dłuższa. Zawsze ta pierwsza część wyścigu zaczyna się troszkę wcześniej. W tym roku mieliśmy 9 etapów: start zagraniczny, start we Włoszech, ale ponieważ to zaraz za miedzą, to nie było dnia przerwy, ponieważ często bywa tak, że mamy 3 etapy gdzieś za granicą, 2 etapy gdzieś za granicą, a zazwyczaj 3 jakieś właśnie grand party, wielkie otwarcie w kraju. Czasami nawet gdzieś dalej, transfer i jeden dzień przerwy i pełny tydzień. Tym razem mieliśmy 9 etapów, 9 etapów bez przerwy, co też może mieć wpływ na dalszą rywalizację. Główne motywy, tych głównych motywów jest kilka. Oczywiście wygrana marka Cavendisha, pobicie rekordu dość wcześnie. Oprócz tego, oprócz tego, bardzo dobra. Forma Tadeja Pogaczara, prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ale tak naprawdę spełnienie marzeń, o czym pisałem w facebookowym komentarzu, spełnienie marzeń kibiców, to znaczy mamy wielką czwórkę anonsowaną przed wyścigiem jako faworytów na czterech pierwszych miejscach klasyfikacji generalnej. Oprócz tego mamy Binjam Girmaja w zielonej koszulce, najlepszego sprintera, lidera klasyfikacji punktowej, jako jedynego z dwoma zwycięstwami etapowymi, co łączy się również no, z niemożnością wygranej etapowej przez Jaspera Philipsena, co myślę również jest warte odnotowania. Oprócz tego mamy kilka Nieco mniejszych historii, jak wygrana Romana Bardeta na otwarcie wyścigu, jak wygrana Antoniego Turgi, no i jak świetna forma Remco Evangelula. Zatem, przechodząc przez te wszystkie elementy po kolei, w ramach podsumowania pierwszej części wyścigu, trzeba zacząć od najważniejszego wydarzenia, ponieważ tak naprawdę uczestniczyliśmy. Na żywo, oglądaliśmy na żywo um, historię sportu. Historię sportu. Mark Cavendish napisał swój kawałek historii sportu. Trzeba pamiętać o tym, bo tutaj mówimy o tym, że on, on pobił rekord Ediego Merksa, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw etapowych w Tour de France. Natomiast on był współrekordzistą, był remis i no, próbował, próbował uporczywie. Ten rekord pobić. Jest obecnie samodzielnym rekordzistą i myślę, że upłynie wiele, wiele lat, zanim ktoś zbliży się do tego osiągnięcia. Zajęło mu to kilkanaście lat, wiele wzlotów, wiele upadków, wiele przerw w karierze. Wiele tak naprawdę podejść do tego, aby tę wyczynową karierę kończyć problemy ze znalezieniem kontraktu, kontuzje, choroby, zarówno fizyczne, jak i mentalne, bo on zarówno tam cierpiał na mononukleozę, jak i na depresję. Wiele wypadków, których, po których no, normalny człowiek, ale nie tylko normalny człowiek, nawet wyczynowy sportowiec już by się nie podnosił i kończyłby karierę. Tego było naprawdę bardzo wiele, więc no, jakby na to nie patrzeć wola walki Marka Cavendisha jest czymś niezwykle inspirującym i faktycznie to jest łabędzi śpiew Marka Cavendisha on realnie już kończy karierę po tym sezonie Choć, choćby z serii z filmu dokumentalnego na Netflixie widać, że jest to zawodnik uzależniony od sportu od wyzwań, od kolarstwa, więc no nie wiadomo jak będzie się toczyła jego kariera po dalsza kariera zawodowa po zakończeniu ścigania się jako wyczynowy kolarz Cavendish ma kochającą rodzinę, którą również sam kocha, jest człowiekiem jak już wiemy bardzo emocjonalnym, to też jest fajne, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych mistrzów, wielkich mistrzów sportu Cavendish, no, można o nim mówić wiele, można mieć do niego wiele zastrzeżeń co do stylu jazdy, co do sposobu wypowiedzi, co do tego jak żyje. Malo jest celebrytą, celebrytów jakby oceniamy na różne sposoby, ale zdecydowanie nie jest jednym z tych mistrzów sportu, których oceniamy wyłącznie za, za wyniki na arenach sportowych. To jest człowiek, a nie robot, i myślę, że między innymi dlatego ta jego pogoń za rekordem Merksa, te wszystkie jego perypetie budziły w nas tyle, tyle emocji, i to było piękne. On tutaj faktycznie zbudował Dream Team ostatnią drużynę, ostatnią drużynę, która miała pomóc mu, miała pomóc mu w osiągnięciu tego zwycięstwa, w osiągnięciu tego wielkiego celu. Związał się po raz kolejny z trenerem, z greckim trenerem, z którym w Quick Stepie z kolei odnosił sukcesy i z którym wyrównał rekord Merksa. W samochodzie technicznym jechał Mark Renshow, jego wieloletni rozprowadzający przyjaciel, partner z tras wyścigów, który rozprowadzał go. Już sam zakończył karierę. Do Astany ściągnął Michaela Morkowa, no jednego z najlepszych na świecie i w historii kolarstwa rozprowadzających, poza właśnie Renshowem. Więc to był Dream Team. Należy pamiętać o Dawidzie w którym również ścigał w Wixepie który tutaj też, też no, odgrywał istotną rolę, jest Caseball, bardzo dobry sprinter, który za wiele nie wygrywał, spisywał się tutaj w roli rozprowadzającego bardzo dobrze. Kawędzisz miał naprawdę dopracowany sprzęt. Poza, nikt nie wie o co chodzi z tą zębatką 11 biegową w jego rowerze, ale generalnie sprzęt dopracowany do granic możliwości, aerodynamiczny, aerobidony, kombinezony na różne okazje, na różne etapy. I tak dalej, i tak dalej. Koła dopasowane do, do tego, jak Cavendish danego dnia się czuje, jak jest profil etapu, um, zmieniane gdzieś w połowie, planując sprint. Ale co jest istotne, to jakby sam fakt on, żeby nie było wątpliwości, Cavendish wygrał, pobił rekord na piątym etapie, stosunkowo wcześnie, więc ma to już z głowy. Co jest istotne, fajnie, że tak się stało, bo, tak jak wspominałem, w zapowiedzi przedwyścigowej. Tutaj sprinterzy choć mają wiele szans, to one kończą się dość wcześnie, kończą się na szesnastym etapie yy, i potem już nie ma. Nie ma pule jest meta w Nice i czasówką, więc szesnasty etap, yy, początek, pierwsza połowa ostatniego tygodnia wyścigu to jest koniec szans dla sprinterów, więc Cavendish faktycznie rozegrał to szybko. Natomiast on to, to nie było bez perypetii, yy, ponieważ to włoskie rozpoczęcie wyścigu yy, toczyło się podczas fali upałów. I Cavendish tam straszliwie cierpiał. Raz, że były góry, góry, gdzie no, musiał się zmieścić w limicie, w limicie czasu. Dwa, że no, przegrzał się no i na pierwszym etapie wymiotował z roweru po prostu. I no, to wyglądało strasznie. On tam był faktycznie bliski tego, żeby, żeby z tego wyścigu się wycofać i go nie ukończyć. I no, tutaj ten wyścig... To pobicie rekordu to była poniekąd kariera, kariera Marka Cavendish'a w miniaturze, no związana właśnie z, tym, z tą walką z różnorakimi przeciwnościami losu. Trzeba pamiętać, że na trzecim etapie, tam gdzie, gdzie wygrał po raz pierwszy, wygrał Girmay. Tuż przed Cavendish'em była Kraksa. On ją ominął, nie uczestniczył w sprincie, szansa mu uciekła. Szansa uciekła też Filipsenowi. Jednak to ważniejsze było dla Cavendish'a, że szansa mu uciekła. On był tam, już tam, był bardzo zmotywowany, żeby etap wygrać, no ależ w ogóle w sprintie nie uczestniczył. Dwa dni później, po przejechaniu Galibie, był, był w stanie swój cel osiągnąć. Było widać na tym etapie, że zarówno on, jak i cała jego drużyna są super, super zmotywowani. No i stało się, stało się. Oglądaliśmy historię kolarstwa na żywo, oglądaliśmy historię sportu, historię sportu. Na żywo doświadczyliśmy sami tego razem z Markiem Cavendishem, także dziękuję, dziękuję bardzo. Było mi miło, było mi miło po prostu to oglądać. Tak, więc mamy otaczonego, mamy otaczonego. Marka Cavendisha Jeśli już jestem przy Sprinterach To mamy dwie kolejne postacie Biniam Girmay I Jasper Philipsen Biniam Girmay, który miał nie najlepszy początek tego sezonu Był dość nieskuteczny Zawodził w klasykach Biniam Girmay, który ma na swoim koncie wygraną W Grand we Welge, Ma na swoim koncie wygraną etapową w Giro d'Italia Pamiętajmy, że ciesząc się z wygranej etapowej W Giro d'Italia Prawie stracił oko, ponieważ Korek od Prosecco Uderzył go w oko i musiał się wtedy wycofać z wyścigu. Binian Girmaj również pisze historię, pisze historię afrykańskiego kolarstwa, pisze historię czarnoskórej społeczności, pisze historię ludzi wywodzących się z najbiedniejszych krajów świata. I to jest kolejny element, kolejny element inspiracji, kolejny element inspiracji, pięknej historii, mianowicie pochodzący z Erytrei, tak jak wspomniałem, jednego z najbiedniejszych krajów świata kraju, który dodatkowo zmaga się z problemami wewnętrznymi, z dyktaturą, z brakiem poszanowania praw człowieka. Girma, zresztą w jednej z wypowiedzi, po etapach w, w, wspierał jedną z zawodniczek, która jest czynią z Erytrei i próbuje odtworzyć swoją karierę w Wielkiej Brytanii. Girma, który jest wychowankiem Międzynarodowej Unii Kolarskiej, tak naprawdę Międzynarodowego Centrum, Światowego Centrum Kolarskiego w Egle, tam gdzie jest centrala Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Girmai wywodzi się z tego programu. No, i on inspiruje. On inspiruje, inspiruje swoich rodaków w Eritreji, dając im nadzieję i promyk radości. No i jedzie tutaj, jedzie tutaj świetnie. Jest skuteczny. Drużyna Intermarché dla tej drużyny stosunkowo małej. Jest to drużyna z jak na word, ze stosunkowo małym budżetem. Jest to drużyna, która. Ma wieloletnią tradycję, raczej właśnie jako mniejszy klub, jako klub w ogóle, ich korzenie sięgają o ile pamiętam lat 70., potem jako drużyna niższych, z niższą licencją, z niższej ligi, która wiele lat startowała z dzikimi kartami, oni przejęli licencję po drużynie CCC. World no i rozwijają się, rozwijają się. Eee, Girma jest ich największą gwiazdą, oprócz tego Luis Mentions, ale Girma jest ich największą gwiazdą. No i tak się ten wyścig ułożył, że eee, Girma ma dwie wygrane etapowe, jest bardzo dobrze rozprowadzony eee, tutaj. No i drugi bardzo dobry. Eee, Hmm, bardzo drugi, bardzo, drugi bardzo dobry sprinter Gerben Taisen jest tutaj jego rozprowadzającym i znakomicie znajduje się w końcówkach, znajduje sobie miejsce i jest w stanie akcję całej drużyny wykończyć i ma wyraźną, wyraźną przewagę nad swoimi rywalami w klasyfikacji punktowej, tak naprawdę ze względu na to jak ten wyścig się układa trudno, jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, trudno sobie wyobrazić, żeby Girmaj klasyfikacją punktową przegrał on jest aktywny na premiach lotnych on dobrze sobie daje radę także na tych etapach lekko pagórkowatych, gdzie właśnie premia lotna jest na lekkim podjedzie czy ukryta za jakimś podjazdem, czy do mety jest lekko pod górkę tak jak na, tak jak na etapie ósmym, to jest teren dla niego a jeśli chodzi o Philipsen no to Philipsen po pierwsze jest nieskuteczny to trzeba przyznać. Brakuje mu jakby tej przewagi, tej przewagi którą miał w zeszłym roku. Mimo, że Matthew Vanderpool go rozprowadza, to też nie aż tak skutecznie. To raz. Dwa: Jasper Philipsen został ukarany. I teraz jest pytanie: czy Jasper Philipsen został ukarany za żywota? Czy korzystając z tego, że Jasper Philipsen nie jest tym dominatorem? w związku z tym łatwiej jest ukarać zawodnika, który nie jedzie w zielonej koszulce tylko z pretendentem eee, czy też po prostu miarka się przebrała eee, faul na e, Wołcie Wanaercie, jakby zjeżdżanie w stronę barierek ok natomiast jakby tak to kwalifikowało się do relegacji e, czyli do przesunięcia na ostatnie miejsce w grupie odebrania punktów ze finisz Natomiast no, prawda jest taka, że to nie jest żadna nowość Jasper Philipsen w taki sposób, zarówno on jak i Matthew Van Der Poel, rozprowadzający go, to też weźmy poprawkę na to. Generalnie drużyna Alpesinu jeździła w sposób bandycki, jeździ w sposób bandycki, być może będzie to jakieś otrzeźwienie dla, dla Philipsena, bo tak naprawdę właśnie odebranie punktów za drugie miejsce... Mm, na etapie powoduje, że jego strata jest bardzo duża i będzie bardzo trudna do tak konsekwentnie jeżdżącego jeżdżącego Girmaja. Równocześnie właśnie etap, etap na którym Philipsen został relegowany wygrywa Dylan Henneperen znany również sprinterski bandyta, który rozpycha się, zmienia linie sprintu, jeździ bardzo agresywnie tutaj nie jeździł faul generalnie w tych sprintach, a jego wyczyny były jakby troszkę przyćmione przez aerodynamiczną osłonę nosa, którą miał przyczepioną do swoich okularów. Ta osłona a la Batman była jednym z najbardziej memicznych jednym z najbardziej memicznych elementów pierwszej części tegorocznego tegorocznego Tour de France, tak czy inaczej, Henewalen ma wygraną etapową. W związku z tym, jeśli chodzi o sprinterów, no to mamy Girmaja, Kwendisza, Henewagena i jeszcze raz Girmaja. Wspomniałem o pomniejszych historiach, zanim przejdę do sytuacji w klasyfikacji generalnej i wielkiej czwórki, no to pierwszy etap prowadzący przez, przez góry we Włoszech, przez wzgórza we Włoszech z Florencji do Dorimi. Piękna akcja Romana Bardeta. Wspaniała. Naprawdę wspaniała. Odważna. Wykończenie pracy całej drużyny. Jazda z kolegą drużynowym. Obronienie się przed pogonią peletonu. No i dla doświadczonego, doświadczonego zawodnika. Znakomitego kolarza etapowego, znakomitego kolarza klasycznego. To jest piękne zmierzanie w stronę zachodu słońca w stronę końca kariery Roman Bardet i drużyna DSM, kolejna mniejsza drużyna z mniejszym budżetem mają ten wyścig rozliczony nawet jeśli Bardet już dzień później nie wytrzymał, nie wytrzymał tempa. Z podobnych historii na etapie szutrowym, etapie tuż przed dniem przerwy, o tym etapie powiem na koniec, znakomitym etapie pełnym emocji, kolejny francuski bohater Antony Tourgis, wspaniała, wspaniała akcja, ucieczka dnia, obrona przed kontratakującymi z gwiazdami, finisz też bardzo emocjonujący, w którym brało z ucieczki wielu, Zawodników Ben Hilli, próbujący atak, wczesnego ataku, Tom Pitcock, będący w ucieczce dnia, a mimo to Antony Turzy jest w stanie wygrać finisz. Antony Turzy znakomity specjalista wyścigów klasycznych, jazdy w trudnym terenie, który podejmował próby. Na brukowanych klasykach. Natomiast z niewielką liczbą zwycięstw. Takim największym highlightem jego kariery jest miejsce na podium w Mediolan San Ramon I ma swój etap Tour de France ma etap Tour de France dla siebie, ma etap Tour de France dla drużyny Total Energies, która no, teoretycznie, mając bardzo bogatego sponsora, nie jest w stanie póki co osiągać jakichś bardzo eksponowanych wyników no i to zwycięstwo etapowe jest dla nich bardzo cenne. Podobnie jak dla na drugim etapie do Bolonii dla Kevina Waklena z Arkea B&B &B Hotels. Tak jak już wspomniałem Waklena, to on na, etapie, on na etapie wygrywał po ucieczce na etapie do Bolonii no i na etapie do Bolonii koszulkę lidera objął, prowadzenie wyścigu objął Tadej Pogaczar. Tadej Pogaczar stracił ją na jeden dzień na rzecz Richarda Carapaza, który do Bolonii pojechał znakomicie. Wydawało się, że być może, być może Carapaz nawiązuje tutaj swoją formą do najlepszych dni, kiedy to na Tour de France był w stanie podążać za Winegorem i Pogaczarem, kiedy wygrywał Giro d'Italia, kiedy walczył na WLC z Rogliczem, ale ale już dzień później, już dzień później na etapie prowadzącym przez Galibię spłynął, nie wytrzymał tempa, koszulkę lidera na jeden dzień tylko zabrał Pogaczarowi dzięki lepszemu bilansowi miejsc. Natomiast już etap do Bolonii pokazał to, co poniekąd wiemy po całym tym tygodniu, po całej tej pierwszej części wyścigu, to znaczy obecnie najmocniejszy fizycznie jest Tadej Pogaczar, ma przewagę, choć niewyraźną, nad swoimi rywalami. On jest stroną atakującą. Pytanie, czy jest stroną atakującą super wściekle, czy też ma coś jeszcze w zanadrzu, tego jeszcze nie wiemy, ale ewidentnie Pogacar jest fizycznie najmocniejszy. najmocniejszy. Pokazał to na podjeździe San Luca w Bolonii, pokazał to zdecydowanie na Galibie, zarówno na podjeździe, jak i na zjeździe, no i pokazał to na etapie szutrowym wokół Chua. Natomiast Jonas Winegor, to jest pewne zaskoczenie, mimo wszystko, Jonas Winegor, był przynajmniej w stanie dojść do formy po tej straszliwej kontuzji na wyścigu do krajobasków. Przypomnę, połamane żebra odma płuc na dwa tygodnie w szpitalu, na rower wsiadł na początku maja. Był w stanie przygotować się przynajmniej do takiego stanu, żeby. Wytrzymywać kilkuminutowe ataki Pogaczara i prezentować tę najwyższą moc, ponieważ na Sanluce podążał za Pogaczarem, na Galibie stracił teoretycznie 8 sekund, a o tym za chwilę. Nasz Utrach był w stanie kontrolować sytuację. Nieco gorzej pojechał na czas. I tak czy inaczej, jest to. Zaskoczenie, nie sensacja, zaskoczenie, natomiast wciąż powtarzam, uważam, że jeżeli winegor wytrzyma y, długie podjazdy w Pirenejach i długie podjazdy w Alpach w trzecim tygodniu, to no, będę przecierał oczy ze zdumienia, y, że był w stanie jednak ten miesiąc braku y, przygotowań y, nadrobić. Y, miłym zaskoczeniem jest. Y, nie tylko fizyczna forma Remko Poola, ale również jego ogólna postawa. Remko Pool po pierwsze na San stracił niewiele do Bokadzera i Winegora, a następnie z karapazem był w stanie dogonić, był w stanie dogonić i nie stracić w przeciwieństwie do Primorza Roglicza. Całkiem nieźle zaprezentował się na Galibie, gdzie dojechał w drugiej grupie na szczyt z niewielką stratą do Bogacza, z niewielką stratą do Winnegora. Na zjazdach troszkę tracił, co sugerowało, że może nie będzie sobie radził zbyt dobrze na szutrach, mając w pamięci jego na szutrach w Tru'a, mając w pamięci jego występy na Giro d'Italia i na białych drogach Toskańskich. Natomiast tutaj spisywał się świetnie na etapie wokół Tru'a, choć miał jeden popełnił jeden błąd, gdzie musiał no, odepchnąć się, ponieważ wpadł w poślizg na jednym z sektorów szutrowych. To był stroną atakującą sam przeprowadził atak na 75 km przed metą doprowadził do selekcji jego koledzy z drużyny również bardzo dobrze go wspierali i generalnie na tych szutrach radził sobie dobrze a co jest istotne jeśli chodzi o formę fizyczną to wygrał czasówkę no, jest mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas to jest jego domena niewątpliwie ale, ale yy, zrobił to co miał zrobić w związku z tym Remco Evenból po pierwszych dziewięciu dniach jest w grze, i nawet jeśli tego wyścigu nie wygra, to potwierdził rozwiał wątpliwości, bo wielu ekspertów, kibiców po różnych stronach, jakby ekspertyzy kolarskiej i tej fanowskiej, i tej profesjonalnej, powątpiewało w jego przygotowanie po kryterium du, Dufine, powątpiewało w jego umiejętność jazdy na dużej wysokości, i powątpiewało w jego zdolności właśnie taktyczno-techniczne. Większość tych wątpliwości zostało rozwianych, no bo byliśmy powyżej 2500 metrów na galibie, zaliczone. Jazda na czas wiadomo, ale potwierdziła, to jest jego specjalność, ale potwierdziła wysoką formę. Jeśli chodzi o taktykę, pozycjonowanie w grupie, yy, wsparcie drużyny i umiejętności techniczne, to poza zjazdami z galibie, zaliczone. Jakby remko, event pool. Top. Co więcej, i to jest bardzo istotne, Remko Eventpool wydaje się być spokojniejszy, bardziej ogarnięty. Wygląda na to, że dojrzał jako sportowiec, jako człowiek. I nawet jeśli zaliczy tutaj jakiś gorszy dzień, jaki popełni jakiś błąd, to myślę, że trzeba go będzie brać w przyszłości bardzo na poważnie jako kandydata w wielkich turach, to jest jego talent, to jest oczywiście jego przekleństwo, ponieważ jest to wielka presja, natomiast no tutaj spisuje się znakomicie, dużo lepiej niż Primoz Roglicz, Roglic, który zawiódł na San Luce, który zawiódł na, y, na Galibie, znaczy zawiódł. On jest czwarty w klasyfikacji generalnej, jest częścią tej wielkiej czwórki i jako, y, jako tak naprawdę jedyny, y, o, ostatni, o, w ten sposób jako ostatni, jakby łapie się ze stratą poniżej dwóch minut, no bo w klasyfikacji generalnej mamy Pogaczara, mamy Eventpula 33 sekundy mamy Winegora e, minuta 15 i mamy Roglicza minuta 36, dalej są zawodnicy z większymi stratami, w zasadzie na zmiany są to poza Carlosem Rodríguezem, który jest siódmy, traci 2,31 to dalej mamy już tylko pomocników e, albo Pogaczara, czyli Ayuso Almeide e, albo e, Eventpula, czyli Lande Ewentualnie Winogora, czyli Mateo Jorgensona, potem jest Własow. I tak naprawdę no, mamy tych czterech zawodników. Chcieliśmy tego, mamy czterech zawodników, czterech najlepszych zawodników etapowych. Każdy z nich wygrywał Wielkie Tury w swojej karierze i oni są na czterech pierwszych miejscach. Roglic póki co prezentuje się najgorzej. Natomiast czy on zawodzi, trudno powiedzieć, bo. No jednak ten wyścig ma specyficzny układ, specyficzny układ trasy i straty z pierwszego tygodnia wcale nie muszą oznaczać strat na koniec, na koniec wyścigu. Ewidentnie Roglicz jest, nie jest w tak znakomitej dyspozycji, Roglicz popełnia błędy, popełniał błędy na etapie rzutowym, gdzie przed sektorem, przed drugim sektorem, który był dość trudny, szutrowym, który nie dość, że miał gruby szuter, śliński szuter, to jeszcze był podjazdem, rognicz gdzieś tam się zaplątał i tracił, potem przez kilkanaście kilometrów on i jego pomocnicy musieli gonić. Natomiast to jeszcze nie znaczy, że on, ten wyścig, że, ten, że on ten wyścig przegra, bo ten wyścig będzie się rozgrywał w ostatnich ośmiu dniach, tak naprawdę. To wszystko, co mieliśmy w tym momencie, to była bardzo ekscytująca rozrywka, ale to, była tylko, to było tylko preludium. To było rozstawienie pionków na szachownicy, ale to, co będzie się działo w klasyfikacji generalnej, ważnego, zobaczymy, tak naprawdę. Dopiero w przyszły weekend i w ostatnim tygodniu, więc wiemy, że nic nie wiemy. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Wiemy również, że właśnie no, taktycznie ekipa Emiratów jest znakomita fizycznie, natomiast taktycznie jest nie najlepsza. Zdarza im się gubić, w trudnych momentach zdarza im się gubić. Na wietrze zdarzają, się, zdarzają im się jakieś konflikty wewnętrzne. Tutaj rywalizacja Ajuzo z Almeidą na Galibie jest również elementem memicznym tego tygodnia, który, który zakończyliśmy. W związku z tym. Jest fajnie, naprawdę początek, początek tego Tour de France był znakomity. Doświadczyliśmy historii kolarstwa, doświadczyliśmy rekordu Cavendisha. Mamy Binjama Girmaja z dwoma wygranymi etapowymi w zielonej koszulce. Mamy czterech najlepszych kolarzy etapowych na czterech pierwszych miejscach. Mieliśmy wiele wzruszeń, wiele fajnych ucieczek, wiele pięknych zwycięstw indywidualnych. Świetny, świetny pierwszy tydzień wielkiego turu, pierwszy świetny tydzień Tour de France. Tour de France znowu kolejny rok z rzędu wyrasta na no, najciekawszy wyścig etapowy tego, tego sezonu, więc wygląda to, wygląda to naprawdę fajnie. W związku z tym, no, teraz należy zwrócić się ku przyszłości, na to, co przed nami, a przed nami trochę spokoju, bo no, nagrywam to w poniedziałek, kiedy mamy. Dzień przerwy. Wtorek będzie spokojnym rozkręceniem nogi. 187 km, w zasadzie płasko. Etap dla sprinterów. Tam jakieś niewielkie górki, ale bez przesady to raczej taki pofałdowany teren znów w centralnej Francji. Niewielka górka przed metą, ale to jest etap znowu klasykowo-sprinterski. Może Cavendish, może Girma, i może wreszcie Philipsen. Tutaj jeszcze na marginesie no nie było wielu kraks takich bardzo poważnych, nie było wielu obrażeń, natomiast um, kontuzji doznał Mats Pedersen i wycofał się. W związku z tym on mógł być jedynym zawodnikiem tak naprawdę, który mógł zagrażać Girmajowi, ale już go nie ma w stawce. E, środa to jest etap masy centralny do e, Loirent czy jakoś tak, <laughs> pardon my french ehm, górzysta końcówka, teren dla ucieczki lub teren dla pogaczara zobaczymy, być może po raz kolejny spróbuję tam ehm, zdobyć przewagę, jakąś niewielką ehm, kwartek to tak naprawdę znów jest e etap płaski dla sprinterów Piątek to jest etap płaski dla sprinterów. Na każdym z tych etapów, oczywiście, będziemy patrzyli na prognozy pogody i na wiatr. Póki co, na wiatrze raz pogubiła się ekipu, ekipa Emiratów i Pogaczar został odseparowany od swoich pomocników, ale nie wydarzyło się nic ważnego. No i dopiero sobota i niedziela to dwa ciężkie pirenejskie etapy z dużym przewyższeniem, z powtarzanymi podjazdami. Sobota to Turmale. I meta w saint Solon sur na plateau de Ciężki podjazd, prawdziwy test, i tam powinny być pierwsze duże różnice, to mogą być różnice nawet minuta, półtorej między pierwszym a piątym. No i sobota, plateau de Bay. Długi etap, prawie 200 km przez Pireneje, Ciężki podjazd do mety, 1200 metrów przewyższenia samej wspinaczki do mety, w związku z tym, tak naprawdę po Pirenejach będziemy widzieli zdecydowanie więcej, bo to są i wysokości, choć nie tak duże jak w Alpach, ale przede wszystkim długie wspinaczki, prawdopodobnie w ciężkich warunkach, jeśli chodzi o pogodę, bo powinny być upały. Zatem moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam pięknie, dziękuję przepięknie za cały znakomity feedback, który dostają od Was podczas. Porannych zapowiedzi na Facebooku, zapowiedzi o podsumowań, gdzie staram się analizować sytuację dnia poprzedniego, przedstawiać plan i harmonogram na kolejny dzień. Także pięknie dziękuję. Zachęcam do czytania, polecania swoim kolarskim, rowerowym, znajomym, przyjaciołom bliskim. A jeśli lubicie formy podcastowo-wizualne, to również do subskrypcji kanału na YouTube lub na platformach. Podcastowych. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do przeczytania. Cześć.